Otrzymałem taki komentarz, w którym główne punkty to w pierwszym Tymoteusza 2:11, 12 w greckim oryginale słowo użyte po polsku jako milczenie oznacza także spokój, skupienie. Tak jest też używane w innych miejscach Biblii, na przykład 2 Tesaloniczan 3:12. Słowo, więc 2 Tesaloniczan 3:12. Słowo uczyć według komentatora oznacza także publiczne pouczanie, a z kolei mieć władzę oznacza zabić kogoś lub samego siebie. No takie trzy punkty. I teraz komentator pisze tak. Wydaje mi się, że nie można ignorować oryginalnego tekstu na rzecz polskiego tłumaczenia, a uwzględniając to, co napisałem wyżej i kontekst wersetu, można by go również przetłumaczyć tak. No i tutaj jest propozycja. Żona niech się uczy w skupieniu ze wszelkiem, nie wiem czemu wszelkiem tak po staropolsku, poddaństwem, bo żonie nie pozwalam publicznie pouczać ani upokarzać męża, ale aby była w spokoju. No, nie mam nic przeciwko temu przekładowi tu zaproponowanemu, nic to nie zmienia co do zasady. Jeśli popatrzymy na ten tekst, 11 werset, gynę en hesychia manthaneto en pase hypotage gynaiki de didaskein uk epitrepo ude authentein andros al einai en esychia. Tak więc tutaj widzimy te kilka kluczowych słów, które padły w komentarzu. Oczywiście tutaj obok jeszcze są pochodne, bo to, które nas interesuje, jest, o tutaj widać na tym tekście interlinearnym, gynę to jest kobieta, en w, esychia cichości, manthaneito, czyli niech się uczy, en w, pase całym, hypotage, podporządkowaniu się, didaskein, publicznie pouczać, de zaś, gynaiki, kobiecie, uk, czyli nie, epitrepo, czyli pozwalam, ude, ani, authentein, czyli władać, andros, mężem, al, ale, einai, być, en, w, hesychia, cichości. I teraz, jeżeli popatrzymy na te słowa kluczowe, to mamy na przykład pierwsze z nich, czyli tutaj, tak jak widzimy, hesychia, G2271, czyli słowo 2271, hesychia. Tutaj mamy hesychia, czyli rzeczownik rodzaju żeńskiego od 2272, które też tutaj zeskanowałem.
I tak, co ten rzeczownik ma do powiedzenia? Spokój, cichość, cisza, milczenie. I co jest ciekawe, określenie życia tego, kto pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami, zamiast natrętnie wtrącać się w sprawy innych. Natomiast ja nie odnajduję tutaj uzasadnienia dla twierdzenia skupienia. W ogóle tego skupienia nie widzę. Więc to skupienie uczy się w skupieniu. Całkowicie tutaj nie ma poparcia słownikowego. I to pokazuje, że tutaj cisza, milczenie jest najlepszym określeniem. Jeśli popatrzymy na wystąpienia, gdzie to występuje, to mamy Dzieje Apostolskie 22. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział. Drugi werset. A gdy usłyszeli, że do nich przemawia w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. Czyli widzimy, że tutaj o tym uciszeniu ze skupieniem można by było ewentualnie spróbować wejść, choć nie jest to konieczne. I drugi Tesaloniczan 3:12. Drugi Tesaloniczan 3:12. Przeto takim rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. No tutaj pasuje bardzo mocno to określenie życia takiej osoby, która pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami, zamiast natrętnie wtrącać się w sprawy innych, bo tutaj słyszymy, że niektórzy z pomiędzy was nieporządnie postępują, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc, przeto takim rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. I to widać jednoznacznie jest powiązane. Potem mamy 1 Tymoteusza 2:11 i 2:12, czyli ten fragment, którym tutaj się zajęliśmy. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu. I tutaj to milczenie jest właśnie ta hesychia, czyli określenie życia tego, kto pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami, zamiast natrętnie wtrącać się w sprawy innych. Pokrewny jest tutaj hesychios i tutaj jest wydłużona forma i tak dalej. Cichy, spokojny, lokalizacja jest 1 Tymoteusza 2:2. 1 Tymoteusza 2:2. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Oraz 1 Piotra 3:4. 1 Piotra 3:4. I mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo od czasu, jak ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. To jest, nie tutaj, bo to jest 2 Piotra, przepraszam, 1 Piotra 3:4, 1 Piotra, 3 rozdział, 4 werset. Ale ukryty, tutaj jest o kobiecie, ale ukryty
człowiek serca, w nieskazitelności, łagodnego i cichego ducha, co jest drogie w obliczu Boga. Czyli tu pasuje mocno z tym właśnie, ale też jest troszkę wcześniej słowo, które też sobie zawiera hesy hadzo, czasownik pochodzący dosyć blisko. I tutaj mamy zachowywać milczenie, odpoczywać, zaprzestać pracy, wieść spokojne życie. O tych, którzy nie biegają to tu, to tam, ale pozostają w domu i zajmują się swoimi sprawami. Milczeć to jest nic nie mówić, zachowywać spokój. I to występuje w Łukasza 14:4. Łukasza 14:4. Wtedy on, ująwszy go, uzdrowił i odprawił. Łukasz 14:4. Chyba to będzie 14:3. I odpowiadając, Jezus rzekł do zakonoznawców i do faryzeuszów, mówiąc: czy godzi się w sabat uzdrawiać? A oni milczeli. Raczej to. I 23:56. 23:56. I zdjąwszy je, obwinął je w prześcieradło i złożył je w grobie wykutym w opoce, w którym jeszcze nikt nigdy nie był położony. A wróciwszy, przygotowały wonności i maści i w sabat odpoczęły według przykazania. To chyba to odpoczęły. Tutaj właśnie ma to znaczenie, czyli były w milczeniu, odpoczynku. A także Dzieje Apostolskie 11:18. Dzieje Apostolskie, ale znowu do kobiet się to odnosi, właśnie w 23:56. Znowu kontekst kobiecy tutaj jest. I teraz Dzieje Apostolskie 11:18. Choć oczywiście nie jest tylko kobiecy, dlatego że faryzeusze zamilkli. 11:18. I tutaj mamy: a to usłyszawszy, uspokoili się, chyba to o to chodzi, i chwalili Boga, mówiąc: więc wtedy i poganom dał Bóg upamiętanie ku życiu, czyli uspokojeni się jest tutaj głównym bohaterem, wieść spokojne życie. A także 21:14, Dzieje 21:14. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy pokój, mówiąc: niech się dzieje wola Pańska. Czyli tutaj jest też ten spokój. I 1 Tesaloniczan 4:11, 1 Tesaloniczan 4:11. I gorliwie się starali żyć spokojnie i pilnować i pracować własnymi rękami, jakeśmy wam przykazali. Czyli znowu to żyć spokojnie tutaj jest takim punktem. A więc ten, jeśli chodzi o hesychia, który jest tutaj tym słowem, które faktycznie pada w drugim, w 1 Tymoteusza 2:11 i 12, to jest spokój, cichość, określenie życia tego, kto pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami, zamiast natrętnie wtrącać się w sprawy innych. Dobrze. I teraz kolejne kluczowe słowo, które tutaj mamy, jest na tej drugiej liście: hypo. I to będzie hypotagę, podporządkowanie się, czyli 5-2-9-2. 5-2-9-2.
potagę. Akt podporządkowania, posłuszeństwo, uległość. No i występuje właśnie w 1 Tymoteusza 2,11. Także jest pokrewne hypotasso, to jest czasownik o podobnym tutaj uporządkować, podporządkować, poddać się, okazać posłuszeństwo, podporządkować się czyjejś władzy, usłuchać czyjegoś napomnienia lub rady, albo być posłusznym, być uległym. Kolejne słowo, które tutaj mamy z tych kluczowych słów, to jest to didaskein. Didaskein, czyli 1321. 1321. Jak widać, tutaj jest już tego więcej. I to jest uczyć, nauczać, pouczać, szczególnie publicznie. Prowadzić z innymi rozmowę w celu ich pouczenia, wygłaszać mowy pouczające. Być nauczycielem, zachowywać się jak nauczyciel, uczyć kogoś, udzielać pouczeń, wpajać naukę, wyjaśniać, wykładać coś. Czyli tutaj to jest zabronione w tym fragmencie dla kobiety. Tego typu działanie. No i potem mamy kolejne. I to jest właśnie to Authentein. Authentein. I tutaj mamy problem tej natury, że authenteo jest hapaksem. Występuje tylko raz w Nowym Testamencie, w 1 Tymoteusza 2,12, czyli w naszym miejscu. Słownikowo jest to zabić kogoś lub siebie samego. Panować w sposób absolutny, rządzić, sprawować nad kimś władzę. Czyli można by powiedzieć, że kobieta takim podburzaniem się przeciwko mężowi, gdy go nie chce słuchać, doprowadza go do przedwczesnego zgonu. Dosyć ciekawe takie zgranie. Lub panuje nad tym mężem, lub rządzi tym mężem, lub sprawuje nad nim władzę, jeżeli narusza ten fragment. W takim słowniku dosyć szerszym, to tutaj mamy wyrażać autorytet, authenteo, mieć autorytet nad. I tutaj w słowniku Liddell Scotta dotyczącego klasycznej greki, czyli nie tej biblijnej, jest to język pokrewny, bo to jest tak jak czeski do polskiego, biblijny do klasycznej greki, choć oczywiście są profesorowie, którzy twierdzą, że to jest ta sama greka, ale są też tacy, którzy twierdzą, że w żadnym wypadku to nie jest ta sama greka. Ja raczej mam takie uczucia, że to nie jest ta sama greka. Za dużo różnic dostrzegam. No i tutaj w tym pokrewnym języku jest faktycznie to commit a murder, czyli zamordować, jako którejś z możliwych tam. Tutaj mieć pełną moc albo autorytet nad kimś, tak? Czyli tutaj są takie dwa wystąpienia. I one występują tutaj w tym słowniku. Z kolei słownik Tajera zawiera przy tym haśle informację, że jest to ten ktoś, kto własną ręką zabija innych lub samego siebie,
albo w późniejszej Grece ktoś, kto robi rzeczy samodzielnie, jako autor, czyli autorytatywnie naucza, albo ktoś, kto działa w jego własnym imieniu i autokratyczny. Albo absolutny władca, albo rządca, albo wyrażający władzę nad innymi. Jak zatem widać, nie ma potrzeby doszukiwać się jakiegoś szczególnie istotnie innego przekładu niż ten, który znamy. Jeszcze tutaj mamy takie zestawienie z Textus Receptus. Jak widać, tutaj jest. No, nie ma co tutaj się doszukiwać, czyli przekład, który znamy z 1 Tymoteusza 2:11, na przykład z Biblii Warszawskiej, jest wystarczająco pojemny, żeby nie szukać innych lepszych. Można oczywiście inne lepsze, bo choćby to właśnie, że jest to określenie życia tego, kto pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami, nie jest tutaj widoczne w 2:11. Natomiast nie ma tutaj podstaw do tego skupienia. Tym bardziej, że jest chwilę później o tym domostwie, bo 15 werset mówi, że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością. No to to jest w bliskim sąsiedztwie, czyli wieść spokojne życie jako określenie życia tego, kto pozostaje w domu i zajmuje się swoimi sprawami. No to tak pasuje do tego macierzyństwa i do tego, żeby się nie wynosić nad męża. Faktycznie we wcześniejszych wiekach, jeśli kobieta nie zajmowała się domem, to było to śmiertelnie niebezpieczne dla rodziny. Ktoś mógł zawładnąć dziećmi jeszcze zanim szkoły istniały i byłaby wtedy katastrofa. Jedne dzieci były z ojcem na polu pracując, a te młodsze były z matką przy domu. I bez takiego podziału obowiązków, no, zwyczajnie dom się rozlatywał. Mądre kobiety budują swój dom, a głupie własnoręcznie go niszczą. No więc jedyne zastrzeżenie do tego komentarza, jaki mam, to już wyraziłem wcześniej, nie pasuje mi skupienie. No i skupieniu. Poza tym, czemu żona? Kobieta, a nie żona. No dobra, no to tyle.